Na 5 dni przed ostatecznym wygaśnięciem umowy z wieloletnią dyrektorką Suwalskiego Ośrodka Kultury, konkurs na jej następcę wciąż jest we wczesnej fazie. Jeszcze ponad miesiąc mają potencjalni kandydaci na to, by złożyć w ratuszu swoje oferty. Konieczne okazało się powołanie osoby, która do czasu ukończenia procedur konkursowych poprowadzi tę jednostkę. We wtorek ratusz poinformował, że rolę dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury przez najbliższe tygodnie pełnił będzie Ignacy Ołów. Aktualnie jest on zastępcą Alicji Andrulewicz. Pełni tę funkcję od 2015 roku. To bardzo znana w Suwałkach postać. Wieloletni nauczyciel i wykładowca. Od 2014 roku profesor oświaty z naukowym tytułem doktora sztuki. Założyciel i dyrygent 2 chórów. Święcącej triumfy Kantyleny oraz Suwalskiego chóru Primo. Ignacy Ołów był również dyrektorem artystycznym Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.